Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście Dzień z Republiką. Tę część naszego spotkania rozpoczniemy od połączenia z naszym reporterem Michałem Gwardyńskim, który sprawdzi dziś cenę paliw. I tutaj zacytuję słowa premiera Donalda Tuska: nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Zatem Michale, jaka jest ta cena dziś? Czy rzeczywiście jesteśmy daleko od tej słynnej kwoty 5 zł i 19 groszy? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jeździmy po stacjach w Warszawie PKN Orlen. Sprawdzamy te ceny, bowiem PKN Orlen ma już nowego prezesa, pana Ireneusza Fonfary. To być może doszło do jakichś nagłych zmian za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak to mówi Donald Tusk. I to paliwo będzie po 5 zł 19 groszy. Natomiast proszę bardzo, Państwo widzą. 6,87 95, 6,89 olej napędowy, więc chyba troszeczkę jesteśmy dalecy od tej ceny, która miała wynosić 5 zł 19 groszy. A ja też Państwu przypomnę taką ciekawostkę, bo sprawdzałem jeszcze chwilę temu na internecie. W czerwcu 2022 roku baryłka ropy naftowej kosztowała około 120 dolarów. Donald Tusk mówi, że on nie ma wpływu na to, co się dzieje na świecie, na te ceny paliw na rynkach, na to, co dzieje się chociażby na Bliskim Wschodzie, na sytuację pomiędzy Iranem i Izraelem, a teraz ta cena ropy za baryłkę wynosi plus minus około 90 dolarów, czyli jest w sposób znaczący niższa od tej ceny, która była, a paliwo w Polsce jest droższe. Donald Tusk, że nie ma narzędzi żadnych ku temu, aby mógł obniżyć tą cenę paliw, no ale przepraszam bardzo, podatek akcyzowy, czego jest efektem. Kolejna sprawa. Ja sobie, proszę Państwa, bardzo dobrze przypominam, jechałem w lipcu 2022 roku na wakacje, wtedy dolar był około 4,55 zł, 4,60. Teraz w zeszły weekend wyjeżdżałem również za granicę. Za dolara płaciłem niecałe 4 zł. Więc również ten kurs dolara jest niższy i adekwatnie ta cena paliwa powinna być niższa. Także Państwo obserwują to, co dzieje się za moimi plecami, to, co dzieje się na innych stacjach na terenie całego kraju. Złośliwi powiedzą, że stoimy w Warszawie przy jakiejś trasie, mamy tą wygórowaną cenę. No nie, proszę Państwa, to są uśrednione ceny, które są na wielu stacjach Orlenu na terenie całej Warszawy, bo jeżeli pojedziemy na te komercyjne stacje, to tam już będziemy musieli płacić powyżej 7 zł za litr. Oczywiście są miejsca jak chociażby na przykład Warmia i Mazury, czy Lubelszczyzna, gdzie te ceny będą o kilkanaście groszy na litrze tańsze z różnych względów, bo na przykład jeżeli mówimy o Warmii i Mazurach, tam mamy bliżej do rafinerii w Orlenu w Morzejkach, więc te koszty przesyłu, koszty transportu będą niższe ze względu na krótszą odległość, ale cały czas te ceny są odległe od tych 5 zł i 19 groszy na litrze, które zapowiadał Donald Tusk. Bardzo Ci dziękuję. To był Michał Gwardyński, jego relacja dzisiaj. Rzeczywiście przyglądamy się tej słynnej obietnicy wyborczej Donalda Tuska. Michał Gwardyński jeździ i sprawdza ceny paliw na stacjach w Warszawie. Okazuje się, że nie jest to dla Państwa zaskoczenie, na pewno nie jest to 5 zł i 19 groszy. Paliwo, benzyna, tak zwana 95, jest już blisko 7 zł, a na niektórych stacjach przekracza tę cenę. Drodzy Państwo, dziękuję Ci, Michale, raz jeszcze. Drodzy Państwo, my wracamy do naszego studia i łączymy się z naszym gościem, a jest nim pan Andrzej Wnuk, kandydat na prezydenta Zamościa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z Radusza w Zamościu, bo jeszcze urzędujący prezydent. Tak, ale zobaczymy, co się wydarzy w tak zwanej dogrywce. Już za niecałe 2 tygodnie podejrzewam, że emocje są bardzo duże. Właśnie, jak nastrój przed tym ostatecznym starciem? Oczywiście nastrój bardzo dobry. Walczymy, bo walczymy z człowiekiem, który jest, jak sam o sobie mówi, identyczny jak Rafał Trzaskowski, a dla nas jest marną kopią, podróbką pana Rafała Trzaskowskiego, mającą jego wszystkie przywary, a niestety żadnych zalet. Więc staramy się, żeby z tą mocno lewacką i mocno antykatolicką i prawicową osobą wygrać.
Powiedział pan właśnie o tych wartościach katolickich. Powiedzmy o sprawach aktualnych, o tym, co dziś dzieje się w Sejmie, ponieważ tam blisko 6-godzinna debata na temat aborcji. Mamy 4 projekty ustaw. Wszystkie 4 z nich liberalizują prawo aborcyjne, czyli na przykład projekt trzeciej drogi, który ma największe szanse na wejście w życie. To jest kwestia aborcji, na życzenie aborcji po rozmowie z psychologiem do 12 tygodnia ciąży, tak więc tak naprawdę zliberalizowanie tych przepisów. Bardzo możliwe, że te projekty wejdą w życie i teraz właśnie zastanawiamy się, w jakim kierunku to zmierza, bo to nie jest przecież tylko liberalizacja prawa aborcyjnego, to jest też bardzo głośna w ostatnim czasie tabletka dzień po od 15 roku życia bez zgody rodzica, bez pójścia z rodzicem do lekarza, bez recepty, no i jakiejkolwiek kontroli. Mój kontrkandydat uczestniczył w marszach kobiet, był jak najbardziej za tymi rozwiązaniami, więc myślę, że każdy, kto w Zamościu będzie głosował, to powinien o tym pamiętać, bo zdjęcia z tych marszów do tej pory są, one są dostępne w sieci. Natomiast no, sama pani zauważyła, że te rozwiązania, które są głosowane w Sejmie, mogą za chwileczkę zejść na poziom lokalny, na poziom samorządowy. Trzeba zrobić wszystko, żeby się przed tym bronić. To jest właśnie jutro głosowanie, dzisiaj czytanie, 6 godzin. Tutaj widzą państwo takie postulaty, transparenty, dzisiaj też aborcyjny, tak zwany aborcyjny Dream Team postulował przed Sejmem. To jest jeden temat, głosowanie jutro, ale myślę, że też bardzo ważna kwestia dla wszystkich Polaków, kwestię, którą poruszaliśmy w jesiennym referendum, to jest pakt migracyjny i przymusowa relokacja uchodźców. Wczoraj głosowanie w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Jesteśmy właściwie o krok od absolutnego przyjęcia tych przepisów. No i wychodzi Donald Tusk, premier Donald Tusk, i twierdzi, że takiej zgody na relokację nie ma. Jak pan ocenia te słowa? No czy możemy wierzyć premierowi, skoro jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, skoro mamy tutaj jednolite prawo unijne? No, Parlament Europejski przyjmuje takie przepisy, a Donald Tusk mówi coś zupełnie innego. Ja, pani redaktor, absolutnie panu Tuskowi nie wierzę. Ja pamiętam czasy, bo jestem prezydentem od 2014 roku, kiedy Platforma rządziła. Tutaj wojewodą był pan Wilk i pan Wilk przysłał do mnie pismo, ilu ja uchodźców mogę przyjąć w Zamościu. I byłem chyba pierwszym prezydentem, który powiedział, że nie przyjmę żadnych uchodźców. Ja nie mam wolnych mieszkań ani ochoty przyjmować w Zamościu uchodźców, bo ja mam potrzebę zaopiekować się swoimi obywatelami. I wtedy na mnie oblał się hejt, że jak ja mogę tak być nieludzki, taki straszny. A to nieprawda. Mieszkańcy Zamościa tego nie chcą. I jeśli wybiorą mojego kandydata, no, który z panem Tuskiem wcześniej był w jednej partii, w Nowoczesnej działał i tak dalej, to jak najbardziej będą mieli ten problem. No. Czyli pan mówi o tej sytuacji jeszcze sprzed 2015 roku, kiedy rzeczywiście no, były takie plany budowania nawet wielkich osiedli w Polsce dla migrantów. Oczywiście. No, ja nie rozumiem, jak ludzie mogą nie pamiętać, co się działo 9 lat temu, bo, czy nie spełna 10, bo wtedy właśnie mieliśmy rządową akcję, kiedy pan Tusk i jego partia rządziła, rządową akcję, kiedy zachęcano, czy też pytano samorządy, ilu uchodźców mogą przyjąć. I wtedy mieszkańcy wyraźnie powiedzieli nie. Ja byłem pierwszy, który odpisał panu wojewodzie, że nie, absolutnie takiej sytuacji być nie może. A teraz temat wraca. Jeśli ktoś mówi, tak jak pan premier Tusk teraz mówi, że nie, absolutnie nie przyjmę, to niech sobie przypomni, że oni chcieli przyjąć tych uchodźców. No miejmy to pamięć jakoś, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji. Tak, rzeczywiście była taka sytuacja i teraz te przepisy mają wejść w życie za 2 lata. Przepisy są takie, że albo prawdopodobnie kwota 30 tysięcy osób, albo taką kwotę uchodźców przyjmujemy do Polski, albo będziemy musieli zapłacić 20 tysięcy euro kary. Ja sobie przypominam też jesienne referendum, które okazało się być niewiążące, ale to referendum było poprzedzone całą kampanią, zniechęcającą do wzięcia udziału właśnie w tym referendum, w tym sposobie wyrażenia swojej opinii Polaków. Czy gdyby referendum było wiążące, no to teraz no nie wiem, polski rząd, polski premier mieliby taki mandat w ręku, z którym mogliby pojechać do Brukseli? Czy ta sytuacja byłaby po prostu inna? Myślę, że gdyby wtedy poważnie potraktowano kwestię woli ludu, czyli głosowania w referendum, to wtedy pan premier Tusk, jeśli rzeczywiście, a ja w to nie wierzę, jeśli rzeczywiście nie chce przyjąć uchodźców, miałby mandat do tego, żeby powiedzieć nie. Ale ja w to absolutnie nie wierzę. Jestem przekonany, że tutaj będzie przymus ze strony rządu, w stronę samorządów, żeby coś takiego zrobić. I teraz pytanie,
czy będzie samorządowiec, który się będzie temu sprzeciwiał. No dobrze, a musi też pan przyznać, że ten temat był rozmywany, że chyba Polacy celowo byli zniechęcani do tego głosowania, ponieważ no, Donald Tusk, teraz obecna koalicja 13 grudnia, tłumaczyli to w ten sposób, że wszyscy jesteśmy jednego zdania, że Polska jest w zupełnie innej sytuacji, ponieważ przyjęła uchodźców wojennych z Ukrainy, jesteśmy krajem przyfrontowym, nasza sytuacja jest inna, ale okazuje się, że przecież no, znów były to tylko słowa, nie mamy na to żadnego oficjalnego dokumentu, że tak jest. I taki dokument najprawdopodobniej w ogóle nie powstanie. Rozmywanie tematów przez pana Donalda Tuska to jest jego podstawowa taktyka. Doskonale przed chwileczką usłyszeliśmy reportaż o cenach paliwa. My też obserwujemy to, bo samorządowcy od paliwa również w dużej mierze zależą, jeśli chodzi o koszty. Mamy komunikację miejską, którą musimy spiąć. Mamy różnego rodzaju przewozy i też pochodne to od transportu to dla nas też duży koszt, więc my to obserwujemy i doskonale pamiętamy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy był w stanie wdrożyć tarcze, które nam zapewniały względny spokój w tych ciężkich czasach. Natomiast jeśli pan premier Tusk raz mówi, że oczywiście będzie 5,19 cena, co jest absolutnie niewidoczne na stacjach, a za chwileczkę mówi, że nie ma na to wpływu, no to nie mówi prawdy, bo tak jak wszyscy wiemy, wystarczy tylko, że minister finansów zmieni stawki akcyzy. Już benzyna i olej napędowy są tańsze na stacjach. To jest jeden podpis. Panie prezydencie, jaka zatem dzisiaj, skoro już przeszliśmy do tego tematu, jaka dzisiaj cena benzyny w Zamościu, bo może rzeczywiście to w Warszawie jest drożej, a może w innych miastach Polski jest inaczej. W Zamościu jest troszeczkę taniej, bo to jest cena na poziomie 6,69 do 6,80. Dzisiaj też rano sprawdzałem, bo nasza spółka MZK również sprzedaje paliwo. Staramy się tak jak podobnie jak w Chełmie sprzedawać taniej dla mieszkańców. Natomiast ta cena absolutnie nie zbliża się do 5,19. Raczej zbliża się do 7 i obawiam się, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynkach, za chwileczkę tą siódemkę z przodu zobaczymy. A w Warszawie już są stacje benzynowe, na których ta siódemka jest rzeczywiście widoczna, a nawet siódemka z kilkoma groszami. Właśnie, pan jako samorządowiec musi spotykać się z ludźmi, musi rozmawiać, zwłaszcza teraz podczas kampanii wyborczej, która jest na pewno bardzo, bardzo intensywna. Czy Polacy rzeczywiście odczuwają tę drożyznę? No to był przecież motyw w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, że PiS równa się drożyzna. Takie banery mogliśmy na przykład obserwować w Warszawie. Koalicja 13 grudnia zaczęła rządzić, no i mamy właściwie serię podwyżek. Nie dość, że właśnie ta benzyna, to paliwo słynne, które miało być po 5,19 od 1 kwietnia, podwyżka VAT-u na podstawowe produkty spożywcze z 0 do 5%, a od lipca możemy się spodziewać podwyżki cen energii nawet o 60%. To takie rachunki, takie prognozy nasi widzowie wysyłają do Telewizji Republika. Spotykamy się z kilkudziesięcioma osobami dziennie i proszę mi uwierzyć, że co najmniej połowa rozmów jest o tym, jak mocno wzrosły ceny i jak jeszcze wzrosną, bo każdy, ale tak jak rozmawiam ze starszymi osobami, z moimi sąsiadami, obawia się, co się pojawi na rachunku za energię elektryczną w drugiej połowie roku. Przecież wszyscy pamiętamy, że obecna koalicja, tak jak w przypadku kwestii aborcyjnych, wstrzymała się do wyborów, tak samo i z cenami wstrzymała się do wyborów samorządowych. I proszę też zrozumieć mieszkańców, którzy no, w pewien sposób zastanawiają się, czy jak wybory wygra tamta władza, to może utrzyma te ceny niskie. A jak wybory kto inny wygra, no to nie utrzyma tych cen. Ludzie w taki sposób kalkulują, obawiają się tych podwyżek i zastanawiają się, jak się zachować, żeby się w pewien sposób władzy nie narazić, żeby ona o nich pamiętała. Tak? Natomiast ja nie mam złudzeń co do tego, że te podwyżki będą i staram się mieszkańców na to przygotować. Zachęcam do oszczędzania energii, pomagamy, jeśli chodzi o dodatki energetyczne, o pomoc społeczną, ale ta obawa powszechna tutaj w Zamościu jest jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Andrzej Wnuk, prezydent, no a także kandydat, ponieważ druga tura dogrywka już za niecałe 2 tygodnie, kandydat na prezydenta Zamościa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Co? A państwa zapraszam na flash, czyli skrót najważniejszych informacji, a następnie kolejne komentarze i kolejni goście. Do zobaczenia już za chwilę.